O Bogu, bracia i siostry. Dzisiaj chciałbym się podzielić słowem, które dotyczy konkretnego planu Pana Boga dla życia każdego Bożego dziecka. Wierzę w to, że Pan Bóg ma plan. Konkretny plan dla każdego, kto oddał mu swoje życie, kto się z nim pojednał kto idzie jego drogą, kto chce się jemu podobać, kto jemu służy. Jest konkretny plan, zamiar Pana Boga względem Ciebie i mnie. W związku z tym, że jest to plan Pana Boga, jaki on jest, jaki musi być z założenia? Z założenia on jest najlepszy. Jest bardzo dobry. Najlepszy plan, którego lepszego byś Ty i ja byśmy razem nie wymyślili dla swojego życia. Problemem jest to, że często my mamy inne wyobrażenie i inne odczucie, nawet tak po ludzku mówiąc, prawdziwe odczucie, realne, namacalne, że to, co jest Bożym Planem dla naszego życia, tak do końca nie jest dla nas wygodne, nie jest dla nas na przykład w porównaniu do tego, co obserwujemy u innych ludzi, korzystne, fajne, przyjemne. No, pojawiają się odmienne. Uczucia od tych takich dobrych, od tego zadowolenia, od spełnienia, pojawia się dyskomfort. I o tym dzisiaj będę mówił, bo przeżywam to w swoim sercu na podstawie konkretnych, konkretnego Słowa Bożego. Szczególnie na podstawie przykładu jednego człowieka, który zresztą jest autorem. W większości ksiąg Nowego Testamentu I o, tym, i o tym, i o nim też dzisiaj będę wspominał. Ale jeszcze tak kosztem wstępu każdy z nas ma jakieś wyobrażenia odnośnie swojego życia, każdy z nas ma jakieś marzenia, każdy chciałby w jakiś sposób, w najlepszy dla siebie, ułożyć sobie życie. Oczywiście nasze plany, oczekiwania i marzenia zależą od tego, gdzie się urodziliśmy. W jakim domu się wychowaliśmy, w jakim otoczeniu, w jakich okolicznościach. To zależy też od tego, z jakimi ludźmi się spotykamy, jakimi ludźmi się otoczyliśmy w naszym życiu. Różnie może, mogą być nasze plany, marzenia, oczekiwania względem życia i względem naszej przyszłości kształtowane przez różne czynniki. Hmm. Ale każdy jakieś plany ma. Jedni mają wielkie plany zdobycia całego świata i często im się to udaje i realizują te plany. A są ludzie, którzy mają te plany skromniejsze, którym gdzieś tam wystarczy jakieś małe miejsce na ziemi, w cichości i w skromności. Przyjmują życie takim, jakim ono jest. Ja nie oceniam. Każda postawa jest, jest tutaj. No, każdy, że tak powiem, jak chce, tak, jak, jak się pościelesz, tak sobie wyśpisz, prawda? Jest to też determinowane ta nasza postawa, podejście do życia tym, że mamy różne charaktery. Niektórzy są właśnie ludźmi takimi pełnymi sił, wigoru, energii, pasji. To są tak zwani cholerycy i sangwienicy, nie. To są takie charaktery, które lubią dominować, które są właśnie takie, oznaczają takie zdobywanie świata. Są mocne, silne, wywierają wpływ na, na otoczenie, oddziałują na innych, zmieniają rzeczywistość wokół, ale są też charaktery takie wstrzemięźliwe, spokojne, niektóre wycofane, niektóre za bardzo wycofane jak jak no chociaż nie nie jak powiem, jak melancholicy, to powiem, że, że to być melancholikiem to jest coś złego. Nie, no są melancholicy, są również jeszcze. Flegmatycy. Flegmatycy. To, to, to też są ciekawi ludzie, nie? Są introwertycy, są ekstrawertycy, ludzie, którzy mają łatwość w zawieraniu emocji, przyjaźni i kontaktów, a inni są tacy zupełnie wycofani, mają z tym problem. I to też wpływa na plany i na realizację planów i marzeń każdego człowieka. A są jeszcze różne ciekawe miksy, tak? I możemy spotkać różne osoby, które składają się z różnego rodzaju charakterów. I teraz wspólne dla wszystkich tych ludzi, którzy mają różne plany, marzenia, oczekiwania i różne charaktery jest to, że wszyscy zostali stworzeni przez Pana Boga. I Pan Bóg dla każdego człowieka ma Jeden podstawowy plan. To jest taki plan generalny. Jaki to jest plan? Zbawienie. Plan zbawienia. Tak jest. Może możemy współpracować. Cieszę się bardzo i chcę, chcę z Wami współpracować, bo wtedy nie zaśniecie albo nie będziecie się czuć, czuć tak zmęczeni. <grym> tak. Każdy z nas został przez Pana Boga zaplanowany i utkany w głębiach ziemi, zanim jeszcze przejdę do tego głównego generalnego planu i podeprę się Biblią, żeby, żeby to jakby potwierdzić wasze, waszą odpowiedź. To jeszcze to jest jedna ważna informacja. Każdy z nas został stworzony przez Pana Boga i nie jest inaczej. Nie ma przypadkowych narodzin, nawet jeśli nasi rodzice nas nie planowali. Amen. Psalm 139. Od 13 do 16 wersetu mówi tak: Bo Ty stworzyłeś nerki moje, ukształtowałeś mnie w łonie matki mojej. Wysławiam Cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś. Cudowne są dzieła Twoje i duszę moją znasz dokładnie. Żadna kość moja nie była ukryta przed Tobą, choć powstawałem w ukryciu, utkany w głębiach ziemi. Oczy Twoje widziały czyny moje, w księdze Twojej zapisane były wszystkie dni przyszłe, gdy jeszcze żadnego z nich nie było. Bóg stworzył każdego z nas i był obecny przy tym, jak każdy z nas się tworzył. Bez względu, czy człowiek się urodził zdrowy, czy chory, Pan Bóg był przy tworzeniu tego nowego życia. Pan Bóg dla każdego człowieka ma swój plan. Powiedzieliśmy sobie, że jest to plan, żeby każdy uwierzył w to, że Pan Bóg posłał swojego jedynego Syna, Pana Jezusa Chrystusa na tą ziemię, na ten świat, aby przez wiarę w to, co zrobił Pan Jezus na krzyżu Golgoty, a więc wiarę w to, że On wziął nasze winy na siebie, nasze grzechy i wymazał je. Przebaczył ten grzech. Pan Jezus uczynił to na krzyżu i oferuje to zbawienie każdemu człowiekowi, i wzywa do pojednania się właśnie przez wiarę w to dzieło, dzieło zbawienia na krzyżu, do pojednania z Bogiem Ojcem. Potrzebna jest człowiekowi jedynie wielka i niewielka rzecz wiara. To jest to, co Potrzebuje człowiek, żeby przyjąć Pana Jezusa do swojego serca, uwierzyć w dzieło zbawienia i pojednać się w ten sposób z Panem Bogiem i zyskać usprawiedliwienie. Drugi list Piotra, trzeci rozdział, dziewiąty werset, mówi tak: Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem Was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. Pierwszy Tymoteusza, drugi rozdział od pierwszego do czwartego. Czytam szerzej, bo w kontekście. Przede wszystkim więc napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości. Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym. I teraz ten werset czwarty, który chce aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. I to jest cel i plan dla każdego człowieka, żeby każdy człowiek został zbawiony i doszedł do poznania prawdy. A teraz przechodząc już do można powiedzieć rozwinięcia tego tematu, chciałbym, żebyśmy otworzyli Jeremiasza 29 rozdział 11 werset. Jest to znany werset, często cytowany, często przekazywany na takich karteczkach, wyroczkach, zakładkach. Wiersz biblijny pełen nadziei, pełen zachęty, pełen mocy. I przeczytam go. Jak go macie przed oczami, to możemy go razem przeczytać. Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was, mówi Pan. Myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość. I natchnąć nadzieją. Proszę, żebyście przez chwilę się zastanowili nad tym, co w waszym życiu często sprawia, że nie macie komfortu. Że często czujecie się niespokojnie, że często nie odpoczywamy w duchu, mówiąc tak kolokwialnie, że nie możecie odetchnąć pełną piersią. Ja Wam zaraz powiem, co to jest. Chwilę się zastanówcie. Czy ktoś mógłby powiedzieć, co to jest? Nie słyszałem. Mhm. Troska, ale o co? O byt, nie? Czyli byt jest związany z naszą przyszłością. Ja Wam powiem tak. Ja mam problem, czy moim problemem jest brak pewności co do przyszłości. Czy to jest z różnym natężeniem, tak? W moim życiu, ale. Jakbym się tak zastanowił, co powoduje ten brak komfortu, to jest właśnie myśl o tym, że co się wydarzy w przyszłości? Nie wiem, co się wydarzy i czy będę w stanie sobie z tym poradzić. I pojawiają się takie pytania, a co będzie, gdy? gdy na przykład stracę pracę? A co będzie, gdy ten kontrahent się wycofa? A co będzie, gdy zachoruję? A co będzie, kiedy spotkam się z tym, że ktoś z mojej rodziny zachoruje? A jak rozwiąże się ta sytuacja? W jakim kierunku pójdzie ta sytuacja? Z takimi pytaniami i z takimi problemami myślę, pojawia się każdy z nas. I to jest, myślę, główny problem w naszym życiu, w życiu chrześcijan. Myślę, że w życiu ludzi, też niepojednanych z Chrystusem, również to jest ten sam problem. Co będzie w przyszłości? I kiedy czytamy to słowo, albowiem ja wiem, jakie myśli mam o Was, mówi Pan, myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować Wam przyszłość i natchnąć nadzieją, o czym myślimy w pierwszym rzędzie? Jakie, jakie jest nasze wyobrażenie tego Bożego Błogosławieństwa? Jaka jest nasza interpretacja tego słowa? W, Interpretacja wynikająca z tego słowa jest taka: Pan Bóg zatroszczy się o wszystko. Pan Bóg rozwiąże każdy problem. On pozwoli mi, tutaj wypisałem sobie różne rzeczy, począwszy od bo jeszcze jednego nie powiedziałem. Pan Bóg ma swoje plany dla każdego z nas, bez względu na to, ile mamy lat. Są ludzie młodzi, dla których Pan Bóg ma swoje plany, ale są ludzie może bardziej zaawansowani wiekiem i dla tych ludzi Pan Bóg również ma plan. Również ma plan i chce ten plan realizować. I to nie jest tak, że po, w pewnym wieku spoczywamy na laurach i już tylko tak, że tak powiem, dochodzimy naszej wędrówki przed Panem Bogiem. Nie. Dla każdego człowieka Pan Bóg ma świeże, nowe i dobre rzeczy. I teraz y, nasza interpretacja słowa z Jeremiasza jest taka: Pan Bóg zatroszczy się o wszystko. Pozwoli zdać egzaminy, napisać sprawdziany, zaliczyć konkretne przedmioty, ukończyć szkołę, dostać się na studia. Zarobić na studia, utrzymać się na tych studiach, znaleźć mieszkanie, znaleźć pracę, utrzymać pracę. Pan Bóg pozwoli mi znaleźć męża, żonę, założyć wspaniałą rodzinę. Pan Bóg rozwiąże wszystkie moje problemy, które pojawią się w moim życiu, a najlepiej to jak zabezpieczy mnie przed wszystkimi problemami. Bo często jest tak, że jak już pojawia się jakiś problem w naszym życiu, to właśnie pojawia się niepokój, takie, taki dyskomfort. Moje życie będzie obfitować, będę miał pieniądze, będę mógł żyć w dostatku. Nie mówię tutaj o jakimś bogactwie, po prostu będę mógł żyć w dostatku. Będę mógł sobie pozwolić na wszystko, co jest potrzebne do takiego normalnego, zwykłego życia, do normalnego funkcjonowania. Niczego mi nie będzie brakować, będę mógł się tym pochwalić. Nie mówię tutaj w złym sensie, żeby się gdzieś tam nad kim wy wynosić, ale, wiecie, będę miał taki komfort, że w rozmowie z ludźmi będę mógł też. No, podzielić się tym, że mam się dobrze, że jest u mnie fajnie. Według tego takiego rozumowania ludzkiego. Będę mógł o tym rozmawiać z przyjaciółmi i tak dalej i, i tym podobne. Będę miał przyjaciół. We wszystkim będzie mi się powodziło. Moja służba w kościele będzie piękna, wspaniała. Czasem często są takie wyobrażenia: najlepiej na scenie, w świetle reflektorów, z super zespołem. Wiem, że nie wszyscy, ale tak, tak po prostu mówię, jak, jak to jest. Często w życiu młodych ludzi. Będę uwielbiał Boga, będę głosił wspaniałe słowo do wspaniałego audytorium, będę opowiadał wspaniałe świadectwa, wszyscy mi będą bili brawa. Będę zachęcał ludzi, będę ich prowadził, właściwie im doradzał. To jest nasza interpretacja, nie? Taka, taka po ludzku, tego słowa. Albo wiem ja wiem, jakie myśli mam o was, mówi Pan myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. I ja nie mam nic przeciwko tym rzeczom i życzyłbym sobie, żeby tak wyglądało moje życie. Oczywiście, jeżeli będzie życiem blisko Pana Jezusa Chrystusa. Co więcej, życzyłbym sobie, żeby takie, tak życie wyglądało w waszym życiu, żeby ono obfitowało, żeby w życiu wszystkich chrześcijan. Takie rzeczy, takie cuda się działy. Życzyłbym tego dla wszystkich ludzi, tak? bo jestem chrześcijaninem, dobrze życzę innym. Będę błogosławił. Nie mam absolutnie nic przeciwko temu. Nie, nie krytykuję takiego sposobu myślenia. Chciałbym przeżywać takie, takie rzeczy. Życzyłbym tego rodzinie, przyjaciołom, Wam, kochani. Będę błogosławił właśnie w ten sposób innych ludzi. Będę dziękował, kiedy zobaczę wypełnienie się tych wszystkich rzeczy, o których tu mówiłem, w życiu moich bliskich. Będę im gratulował, a tym samym będę unikał zazdrości, zawiści. Jest wiele korzyści, widzicie, w tym. Nie będę zawiścił innym. Ale jak to jest, że często nasze wyobrażenie nie idzie w parze z rzeczywistością i z tym, co Pan Bóg daje nam na drodze naszego życia? Wracamy tutaj do, do początku, do tego pytania, że często jest, jest różnica w tym, co my byśmy sobie życzyli, zaplanowali, a tym, co Pan Bóg nam daje. Czy znacie historię apostoła Pawła? Na pewno znacie, bo na sali są starzy wyjadacze Bożego Słowa, więc krótka taka historia. Przy, przypomnę to co, jest, co, to, co jest nam dobrze znane. Przed tym jak Pan, jak Paweł osobiście poznał Pana Jezusa, to czytamy z Bożego Słowa, że, że był człowiekiem bardzo inteligentnym, bardzo dobrze mu się powodziło, był człowiekiem bardzo dobrze wykształconym. miał piękne perspektywy, jeśli chodzi o przyszłość, można byłoby powiedzieć, że miał bardzo dobre układy w tamtym świecie z ludźmi z tej najwyższej półki społecznej, bo z faryzeuszami. Jego przyszłość w zasadzie była rozstrzygnięta, nie wiem, czy dobrze powiem, ale chyba gdzieś tam spotkałem się z takim twierdzeniem, że on miał być, objąć jakąś ważną funkcję wśród faryzeuszy. Miał ich poparcie, był to człowiek bardzo gorliwy i oddany Temu, co robił, temu, w czym się kształcił. Jak wiemy, kiedy nastąpiło prześladowanie chrześcijan, on wziął list, specjalny list od, od faryzeuszy, z którym miał się udać do Damaszku i tam prześladować chrześcijan. To Paweł w swojej gorliwości, w tym swoim wyuczeniu, wykształceniu trzymał szaty tych, którzy kamienowali Szczepana, którzy zabili Szczepana. Tym samym brał udział w tym morderstwie, bo słowo Boże mówi, że zgadzał się z tym. Zwalczał chrześcijan, miał za zadanie i za cel wytępić ich i zniszczyć. I w drodze do Damaszku, wszyscy znamy tą historię, spotyka pana Jezusa i jego życie się zmienia. Ale jeszcze, żeby wam potwierdzić z Bożego Słowa to, co powiedziałem przed chwilką, tak Paweł mówi o sobie w liście do Filipian w trzecim rozdziale, od trzeciego do szóstego wersetu. Chociaż ja mógłbym pokładać ufność w ciele, jeżeli ktoś inny sądzi, że może pokładać ufność w ciele, to tym bardziej ja. On odpowiada tym, którzy się chwalą swoimi osiągnięciami. I mówi tak o sobie obrzezany dnia ósmego, z rodu izraelskiego, z pokolenia benjaminowego, Hebrajczyk z Hebrajczyków, co do zakonu Faryzeusz, co do żarliwości prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości opartej na zakonie, człowiek bez nagany. Tak o sobie mówi i kiedy spotyka pana Jezusa, rozpoczyna realizować już nie swoje plany, nie swoje zamiary, ale zupełnie jego życie się przemienia i wykonuje wspaniałą pracę dla pana Boga, według jego scenariusza. Za sprawą Pawła, jak czytamy w Bożym Słowie, dzieją się wspaniałe rzeczy, wspaniałe cuda. Ponosi również koszty służenia panu Jezusowi Chrystusowi. I co jeszcze zauważyłem w Bożym Słowie, i to chcę dzisiaj podkreślić, chociaż nie ma młodych ludzi na, na sali. Takich bardzo młodych. Słuchajcie, on, on zdobył wykształcenie, wykształcił się dobrze, nie? I to wykształcenie, są młodzi ludzie, są. I on zdobył to wykształcenie, i to wykształcenie pomagało mu później w tym, żeby walczyć dla Chrystusa. I o tym czytamy, może nie będę czytał ze względu na oszczędność czasową, Albo przeczytam, bo chyba to szybko znajdę. W Dziejach Apostolskich, w dziewiątym rozdziale jest takie słowo, że po paru dniach przebywania z uczniami w Damaszku, parę dni po nawróceniu, Saul zaczął głosić Jezusa w synagogach. Utrzymywał, że, że to On jest Synem Boga. Wszyscy, którzy Go słuchali, byli zdziwieni. Czy to nie ten człowiek, pytali, występował w Jerozolimie przeciwko ludziom wzywającym tego imienia, i czy nie przyszedł po to, aby również tutaj schwytać im podobnych i odprowadzić do arcykapłanów? Saul tymczasem występował coraz śmielej. Wprawiał w zakłopotanie Żydów mieszkających w Damaszku, bo dowodził, że Jezus jest Chrystusem. To co, To wykształcenie, które miał, te wiadomości, które miał i poznanie Chrystusa, to, że spotkał Chrystusa, Bóg zmienił jego życie i wiara, która dała mu właściwe światło na prawo, na prawo, w którym się wykształcił, spowodowało, że te wszystkie umiejętności, co do których w starym życiu przykładał wielką wagę, żeby to zdobyć, wszystko robił na 100%, to zostało wykorzystane przez Pana Boga. I Pan Bóg tego używał tak, że po kilku dniach od nawrócenia mógł już głosić Boże Słowo i zwiastować Jezusa Chrystusa i po prostu wprowadzać w nowe zamieszanie i... i ym... Zamykać usta Żydom, którzy twierdzili inaczej. W drugim w w liście do Koryntian, w 11 rozdziale od 22 do 29 wersetu, czytamy historię. To jest taki jakby opis życia w skrócie Pawła. On pisze o sobie. Pisze o tym, w jaki sposób służył Jezusowi Chrystusowi i jakie Koszty tej służby ponosił: Hebrajczykami są, ja także, Izraelitami są, ja także, potomkami Abrahama są, ja także, sługami Chrystusa są, jako niespełna rozumu to mówię daleko więcej ja, więcej pracowałem, częściej byłem w więzieniach, nadmiarem byłem chłostany, często znajdowałem się w niebezpieczeństwie śmierci. Od Żydów otrzymałem pięć razy po czterdzieści uderzeń bez jednego, trzy razy byłem chłostany. Raz ukamienowany, trzy razy rozbił się ze mną okręt. Dzień i noc spędziłem w głębinie morskiej. Byłem często w podróżach, w niebezpieczeństwach na rzekach, w niebezpieczeństwach od zbójców, w niebezpieczeństwach od rodaków, w niebezpieczeństwach od pogan, w niebezpieczeństwach w mieście, w niebezpieczeństwach na pustyni, w niebezpieczeństwach na morzu, w niebezpieczeństwach między fałszywymi braćmi. W trudzie i znoju, często w niedosypianiu, w głodzie i pragnieniu, często w postach, w zimie i na gości. Pomijając te sprawy zewnętrzne, pozostaje codzienne nachodzenie mnie, troska o wszystkie zbory. Jeśli kto słabnie, czy i ja nie słabnę? Jeśli kto nie potknie się, czy i ja nie płonę? Odrywając się na chwilę od służby, od historii Pawła. Chciałbym zadać Wam kolejne pytanie. kolejne pytanie. Jak dzisiaj, w tych naszych okolicznościach, w naszych czasach, jak dzisiaj widzielibyśmy koniec służby i pracy największego misjonarza, popularnego pastora, wiernie oddanego Bogu, służącego Mu, wielkiego mówcy, ewangelisty, założyciela jednego z największych, i najbardziej popularnych kościołów, kościoła zboru na świecie. Jakbyśmy widzieli koniec służby takiego człowieka? Emerytura. Emerytura, ale emerytura, że tak powiem, ułożona w dostatku gdzieś w przyjemnym domku u boku rodziny, przyjaciół. Otoczony gdzieś tam taką, no nazwijmy to, podziwem, wdzięcznością wielu ludzi, którym przecież przez lata ten Boży Sługa usługiwał. Tak byśmy sobie to dzisiaj widzieli, tak? Myśląc o tym Bożym Błogosławieństwie, no przecież człowiek, który całe życie służył Chrystusowi, zasługuje na odrobinę odpoczynku, chociaż na, chociażby na emeryturze, prawda? Wracam do historii Pawła. Skoro tak wiernie służył, tyle już doświadczył różnych cierpień, trudności, był tak wierny, wypróbowany, no to Panie Boże, no na sam koniec to chyba jakaś nagroda się należy i, i, i taka, taka wdzięczność Twoja, docenienie, yy, ułożone, spokojne życie. W drugim liście do Tymoteusza, wracamy do historii Pawła, od 6 do 8 wersetu Paweł dokonuje pięknego podsumowania swojego pięknego i owocnego życia. I czytamy tutaj tak: Albowiem już niebawem będę złożony w ofierze, a czas rozstania mego z życiem nadszedł. Dobry bój, bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem. A teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, którym w owym dniu da Pan sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. I od 10 do 11 wersetu czytamy takie słowa. Albowiem Demas mnie opuścił, umiłowawszy świat doczesny i odszedł do Tesaloniki. Krescent do Galacji, Tytus do Dalmacji. Tylko Łukasz jest ze mną. Weź Marka i przyprowadź z sobą, bo mi jest bardzo potrzebny do posługiwania. Od 14 do 16 wersetu tego samego rozdziału. Aleksander Kotlarz wyrządził mi wiele złego. Odda mu pan według uczynków jego. Jego i ty się strzesz, albowiem bardzo się sprzeciwił słowom naszym. W pierwszej obronie mojej nikogo przy mnie nie było. Wszyscy mnie opuścili. Niech im to nie będzie policzone. Paweł jest u kresu swoich dni, już wie, że ma zostać skazany, siedzi w więzieniu, w więzieniu, które nie jest łatwe, przyjemne. Prawdopodobnie apostoł Paweł siedział w więzieniu, które obecnie jest udostępnione do zwiedzania. To więzienie miało 5 metrów średnicy, znajdowało się w takiej cysternie, gdzie wypływała zimna woda, była wilgoć, chłód. W więźniów spuszczano do, do, tego, do, do tego więzienia do tej celi, nazwijmy to, przez taki otwór o średnicy 70 centymetrów, nie było żadnego okna, a no, skazańców wyprowadzano na śmierć przez takie drzwiczki. Nazwijmy to no, takie, co, coś podobnego do drzwiczki. Paweł opuszczony jest przez wszystkich. Paweł, można powiedzieć, zdradzony jest również przez, przez tych najbliższych swoich ludzi, z którymi służył. Demas go opuścił. Umiłowawszy świat doczesny. W innych fragmentach czytamy również, że do Pawła docierają sygnały, że w zborach, które założył, zdarzają się przypadki odstępstwa, ludzie odchodzą. I zadałem sobie pytanie: czy chciałbym być jak Paweł? Moja ocena, jak czytam Biblię i widzę jego postawę, jest, no, jest niesamowita. Wspaniały Boży Sługa i chcę to zaznaczyć, poprzez Jego usługiwanie zmienił się ówczesny świat. Do Pogan dotarła Ewangelia, ale zauważcie, że również dzisiaj, już od dwóch lat, od momentu, kiedy w zasadzie ta księga została spisana, słowa, które zapisane są przez apostoła Pawła zmieniają życie wielu ludzi, prowadzą ich do Chrystusa. I zadałem sobie pytanie, czy chciałbym być jak Paweł. I powiem Wam, że, będąc przed sobą szczery, i teraz jestem przed Wami szczery, to powiedziałem sobie tak, no chyba raczej nie. Wolałbym takie swoje ciche, spokojne chrześcijaństwo takie wygodne chrześcijaństwo. M Mam swoje wyobrażenie chrześcijaństwa, Bożego błogosławieństwa i jego prowadzenia. Jak dla mnie, to trochę za dużo kłopotów. W życiu Pawła za dużo trudności, niebezpieczeństw, nieoczekiwanych zwrotów akcji, takiego napięcia, cierpienia. Wolałbym spokojniejszy tryb życia. Ja myślę, że jak ja jestem przed wami uczciwym i jak czytamy te wszystkie rzeczy, to tak na ludzki rozum, czy my chcielibyśmy przeżywać to wszystko, co Paweł? Wolałbym spokojniejszy tryb życia, ale o, przy Panu Bogu, jak najbardziej, przy nim blisko. O, i robić wielkie rzeczy dla niego. No i teraz, jak tak zastanawiałem się i przeżywałem to słowo, zastanawiałem się, czy. A co, co, jeśli Pan Bóg ma swoje plany dla ciebie? Co, jeśli przygotował dla ciebie coś innego niż to Twoje wyobrażenie błogosławieństwa, pokoju, nadziei na przyszłość? Oczywiście, on to wszystko dla na, ma dla nas, tak? Tylko, co jeśli to się nie zrealizuje w ten sposób, który my sobie wyobrażamy? Nie twierdzę, że każdy z nas musi być apostołem Pawłem. Każdy ma swoje powołanie, każdy ma swoje miejsce wyznaczone przez Pana Boga. Ale chodzi mi o tą moją odpowiedź, która się w pierwszym, na pierwszy rzut zrodziła we mnie. Na pytanie, czy chciałbyś być jak Paweł? Takie wiecie, taka ostrożność, no Panie Boże. Nie do końca. Oczywiście chcę ci służyć i chcę być ci oddany, ale użyj mnie w inny sposób. Poprowadź mnie w jakieś inne miejsca. Mogę dla Ciebie wycierpieć, ale nie aż tak. Apostoł Paweł wzywa wszystkich chrześcijan w liście do Filipian i nie tylko, ale to jest taki jeden z przykładów. W trzecim rozdziale, w 17 wersecie, w ten sposób. Bądźcie naśladowcami moimi, bracia. I patrzcie na tych, którzy postępują według wzoru, jaki w nas macie. Apostoł Paweł patrzył na Chrystusa, naśladował Chrystusa. I jego życie odzwierciedlało życie Chrystusa i wzywa mnie i ciebie do tego, żebyśmy go naśladowali. I jaka jest główna myśl moja dzisiaj? Chciałbym, żeby, żebyśmy sobie to uświadomili, i chciałbym ja osobiście dla siebie nie być reżyserem swojego życia. Ale chciałbym być wykonawcą planów i zamiarów, jakie ma względem mojej osoby Pan Bóg. Przesłuchałem sobie też słowo, które było zwiastowane tutaj w niedzielę. Nie było mnie, ale nigdy, znaczy rzadko to robię, ale puściłem sobie to słowo i tam padły takie słowa: jest cena do zapłacenia. Jak byliście to wiecie, nie? Powiem wam, poruszyło mnie to słowo i ułożyło wcześniej, dwa tygodnie, tydzień temu Wojtek tutaj mówił z tego miejsca o. O cierpieniach na świecie, o tym, że często cierpienie jest niewytłumaczalne, i sens tego cierpienia pojmiemy po śmierci, czy sprawiedliwość odbierzemy po śmierci. I później to słowo tak utwierdziło mnie w tym, żebym dzisiaj się podzielił swoim przemyśleniem na temat końcówki życia Pawła i o tym, co pisze na temat swojego życia. Apostoł Paweł jest rzeczywiście wspaniałym wzorem do naśladowania. Zwracam tutaj uwagę na to, że w tym trudnym momencie nie widać tam ani jednej joty, jakiejś, jakiegoś rozczarowania, zarzutu względem Pana Boga, jakiegoś niezadowolenia. Jest przekonanie, że zbojował dobry bój i że teraz czeka go nagroda w górze. W innym miejscu zresztą pisał, że jest w rozterce, nie wie co wybrać, czy dalsze życie, bo mógłby służyć Panu dalej. Pod jego prowadzeniem, czy też śmierć, bo nastąpi spotkanie jego z nim. Jest cena do zapłacenia. Plany pana Boga i zamiary jego względem naszego życia są nieraz inne niż, niż my je mamy i niż my sobie je wyobrażamy. I na zakończenie, kilka takich rad, które kieruje w pierwszym rzędzie do siebie i którymi też się modlę. Zapragnij i proś Pana Boga, aby to on realizował swoje plany w twoim życiu. Zapragnij poznać te plany, jeśli jest to możliwe oczywiście, jeśli Pan Bóg będzie chciał ci je objawić. Jeśli nie wiesz, co jest wolą Pana Boga dla twojego życia i mówię to z pełną odpowiedzialnością zarówno do młodych, jak i do starszych, jeśli nie wiesz, co jest wolą Pana Boga dla Twojego życia, dla Twojego okresu, w którym się znajdujesz, jeśli masz jakieś rozterki i się zastanawiasz, ufaj mu, że On poprowadzi Cię najlepiej, jak może. I rób to, co robisz w tej chwili, najlepiej, jak potrafisz. Przykładaj się na 100%. Bo Pan Bóg, jeżeli jesteś mu oddany, nawet jeżeli nie objawi ci swojego planu, to jeśli będziesz mu posłuszny, jeśli będziesz mu oddany, jeśli będziesz. Trwał w Jego słowie i w bliskiej społeczności z nim, to on cię poprowadzi i wykorzysta to, co masz, będzie widział Twoje staranie, Twoją postawę, wykorzysta to najlepiej, jak może, w swoim planie. Potwierdza to słowo też apostoła Pawła, które umieścił w liście do Kolosan w trzecim rozdziale. 18 do 24 wersetu. Żony, bądźcie uległe mężom swoim, jak przystoi w Panu. Mężowie, miłujcie żony swoje i nie bądźcie dla nich przykrymi. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, albowiem Pan ma w tym upodobanie. Ojcowie, nie rozgoryczajcie dzieci swoich, aby nie upadły na duchu. Słudzy, bądźcie posłuszni we wszystkim ziemskim Panom, służąc nie tylko pozornie, aby się przypodobać ludziom, lecz w szczerości serca, jako ci, którzy się boją Pana. Cokolwiek czynicie, z duszy czyńcie jak dla Pana, a nie dla ludzi. Wiedząc, że od Pana otrzymacie jako zapłatę dziedzictwo, gdyż Chrystusowi Panu służycie. Kolejna rada: zaufaj we wszystkim Panu Bogu. Niech w kontekście Twojej przyszłości Twoje serce napełni Jego pokój, Jego radość i nadzieja, właśnie o których pisał Jeremiasz. Ale to poczucie pokoju i radości niech nie będzie uzależnione od Twojego wyobrażenia. Możesz napotkać trudności, możesz napotkać przeciwności, na pewno będziesz napotykał trudne chwile, ale wiedz, że jeśli jesteś z Panem Bogiem, to jesteś w najlepszym miejscu, w jakim możesz być. Nie miejsce w dostatku, nie miejsce w okolicznościach, które powodują, że możesz odpoczywać, spokojnie oddychać, nie. Miejsce, które ma dla Ciebie Pan Bóg, jest najlepsze, nawet jeżeli łączy się ono z przechodzeniem jakichś trudności. Jeśli pojawią się trudności i problemy, to wiedz, że jeśli jesteś w centrum Bożej Woli, jeśli jesteś w centrum Jego planów, to Pan Bóg w odpowiednim czasie da odpowiednie rozwiązanie, da wyjście. Bo Bóg jest dobry cały czas i się nie zmienia. I jeszcze raz przypomnę to słowo, niech, one, niech, niech ono wybrzmi na sam koniec, albowiem ja wiem, jakie myśli mam o Was, mówi Pan. Myśli o pokoju. A nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Tym się chciałem dzisiaj z wami podzielić. Niech Pan Bóg nas błogosławi i niech też objawia swoją wolę względem naszego życia, względem mojego, waszego, żebyśmy mogli. Tak jak, za, jak apostoł Paweł za nim powiedzieć, kiedy przyjdzie kres naszego życia. Nie wiemy, co się wydarzy. Nie wiemy, w jakich okolicznościach będziemy odchodzić, żebyśmy mogli. Odpowiedzieć za Pawłem, powtórzyć za Pawłem, dobry bój bojowałem, wiarę zachowałem, bieg ukończyłem i teraz czeka mnie nagroda. Amen.